Proszę Państwa, ten film Austeria, nie wiem, raz, dwa, ten film Austeria jest jednym z najbardziej znanych utworów Jerzego Kawalerowicza, twórcy osobnego, bo niekojarzonego, zwykle niekojarzonego z polską szkołą filmową, urodzonego wcześniej niż jej koryfeusze, to znaczy zwłaszcza Wajda, Kuc i Konwicki, ale blisko Munka, bo urodził się Kawalerowicz na początku lat 20. Twórca, którego, jeśli dobrze pamiętam, dwa filmy były w naszym programie, to znaczy był Faraon i najsłynniejszy w swoim czasie, a może w ogóle najsłynniejszy, tak się zastanawiam, film Kawalerowicza, bo zdobył taką międzynarodową sławę, film Pociąg z 1959 roku. Kawalerowicz zajmuje miejsce oddzielne w naszej historii kina, między innymi dlatego, że trudno go jak gdyby złapać, przyszpilić, scharakteryzować, zapakować do jakiejś szuflady, co cechuje to wymykanie się z szuflady, z jakiejś wąskiej interpretacji cechuje na pewno największych mistrzów, bo ma za sobą jedyny chyba, bez słowa chyba, dla mnie na pewno jedyny film socrealistyczny, jaki da się oglądać, to znaczy Pamiątkę z celulozy, zrobioną na początku lat 50. w potwornie trudnym, ciężkim, jałowym okresie. Ma dramat psychologiczny, film psychologiczny taki jak Pociąg. Ma antysupergigant hollywoodzki historyczny. Supergigant historyczny a la Hollywood, to Państwo wiecie, co to jest. To ileś tam tysięcy wojowników, ileś tam tysięcy dachówek, czegoś tam jeszcze, rekonstrukcje historyczne, które właściwie zamulają przeszłość, a nie odtwarzają jej, w postaci Faraona. Ma też interwencje we współczesność, takie jak film Śmierć prezydenta o zabójstwie prezydenta Narutowicza. I wreszcie ma Austerię, którą dzisiaj oglądamy. Film, który jest jakąś sumą, może nie jego twórczości, ale który z dala od zgiełku, powiedziałbym, bitewnego i propagandowego, które cechuje dzisiaj obrazy dotyczące Żydów polskich, Żydów w Polsce, sprawy żydowskiej, rekonstruuje nie tylko w materialnym kształcie, ale gdy chodzi o mentalny rys epoki, świat żydowski już ginący na progu I wojny światowej, bo akcja filmu rozpoczyna się w pierwszym dniu I wojny światowej na rozstajach dróg galicyjskich w karczmie, która daje tytuł filmowi, bo Austeria to jest Austeria, czyli karczma, w której króluje mądry tak, jak gdyby, trudno powiedzieć, że reżyser tego spektaklu, bo reżyserem jest historia, ale ktoś, kto nasze zainteresowanie przyciąga jako centralna postać. Gdy chodzi o samego autora, to znaczy o Kawalerowicza, z którym, jak rozumiem, dzisiaj się rozstajemy, to jest ostatni film Kawalerowicza, jaki pokazujemy, to on mimo wielkiego uznania, ja przesadziłem chyba mówiąc o Pociągu jako jego najsławniejszym filmie, bo oczywiście takim jest znana Państwu Matka Joanna od Aniołów. Mimo tego uznania, które właśnie od czasów premiery tego filmu się za nim ciągnie, również jest pewna ambiwalencja odbioru, jest albo była, bo nie wiem, jak Państwa pokolenie widzów współczesnych to przyjmuje, mianowicie taka, że jedni mówią o różnorodności jego wizji, jego talentów, jego
idei, koncepcji, a inni mówią o wszystkoizmie, czyli czy szklanka jest do połowy pełna, czy jest do połowy pusta, czy ta różnorodność nie jest nadmiarem na przykład i czy nie jest pójściem w stronę kaligrafii, w stronę rzemiosła, z którego ten autor słynął, ale również ten kaligrafizm niektórzy mu zarzucali jako jakiś taki niedostatek jego wizji, przepraszam, jego sylwetki twórczej. Chód to słowo, które często pada przy filmach Kawerowicza i nawet, co Państwa pewno zdziwi, jak zobaczycie ten film, który w chłodny mi się bynajmniej nie wydaje, nawet Austeria doczekała się takiego zarzutu ze strony recenzenta miesięcznika Kino, Michała Boniego. Otwieram nawias, Michał Boni, skąd ja znam to imię i nazwisko? Tak, to grzeszna polonistyczna młodość ministra w rządzie Tuska i europosła. Zamykam nawias. Otóż właśnie ten autor zarzucił Kawalerowiczowi przy bogactwie problemowym jakąś pewną, to mówię własnymi, a nie Boniego słowami, jakąś pewną oschłość spojrzenia. Czy to prawda? To mogą ocenić tylko ci, którzy się z filmami Kawalerowicza w liczbie mnogiej, a nie tylko z jednym, poznają. Ja bym powiedział na Prodomo Sua, gdyby mnie o to zapytano, że ten chód jest rzeczywisty i pozorny. Rzeczywisty jest w tym znaczeniu, że często filmy na wstępie są robione z gorącym uczuciem, w takim mianowicie, że ja jako kreator tego filmowego świata narzucam wam swoją wizję emocjonalną, sprawę, którą żyję, problem, który mnie nurtuje, który chcę wam przedstawić nie tyle w atrakcyjny sposób, patrz kaligrafia, ile z całym bogactwem właśnie uczuciowym i problemowym tego. A druga sytuacja to jest taka, że coś się wydarza na tej sali, niech się wydarzy coś małego, nie życzyłbym sobie, żeby coś dramatycznego się wydarzyło i teraz jestem, sytuuję się wobec tego. Ja dopiero przyszedłem na tę salę. Ja właśnie nikogo z Państwa nie znam. Ja jestem obcy. Wy jesteście obcy dla mnie. Coś się stało, ja oglądam to, wasz świat przez to zdarzenie, które tutaj następuje. Czyli jest pozycja czystego obserwatora, jak gdyby. I wydaje mi się, że tutaj jest clue tych zarzutów. Rzeczywiście w większości filmów, zresztą doskonałych, takich jak Faraon, jest coś takiego jak wejście z zewnątrz w tę sprawę, a nie to, że jemu się śni autorowi, kreatorowi po nocach ta rzecz, nie daje mu spać i chce teraz wykrzyczeć swoją prawdę. Tego u Kawalerowicza nie ma. Kawalerowicz w ogóle rzadko krzyczy. Jak te krzyki się rozlegają, to są nader fotogeniczne. Patrz, Matka Joanna od Aniołów. Austeria nie wydaje mi się jednak filmem chłodnym. Mimo, niezależnie od tego, że właściwie wydaje się, że został włożony w budowę tego filmu niesłychany wysiłek rekonstrukcyjny i świadectwa, które tutaj dotyczą właśnie rekonstrukcji ginącej czy już nieistniejącej kultury. Ważne słowa, ważna sprawa. Dzisiaj się wszystko to, jak wracam do tego, co przed chwilą powiedziałem, ogląda przez jakieś okulary propagandowe czy polityczne, a to przecież świat wielkiej kultury tutaj kiedyś obecny, a już nieistniejący. Więc scenograf Jerzy Skrzepiński na przykład powiada, że wyjątkowo trudne zadanie miał, choćby przez to, że w Polsce zniknęły bożnice i że dokumentować je trzeba było w Pradze.
że zaprojektował wnętrze synagogi. Żydzi, jak wiadomo, nie mają postaci boskich malowanych w świątyniach, tylko kwiaty, ptaki. Żeby spotęgować atmosferę świątyni, nastrój, wymyśliłem, żeby ściany wypełnić elementami powiększeń Talmudu. Robiłem szablony i przez szablony malowałem ściany, co dla współczesnego odbiorcy jest jakimś w ogóle twórczym szaleństwem, prawda? Drugi jego współpracownik mówi, że wnętrze synagogi było postawione w hali i ta grupa plastyków ręcznie malowała wszystkie sentencje hebrajskie. Rzecz, która dzisiaj byłaby robiona komputerowo, a wtedy jakiegoś niesłychanego trudu wymagała. Ale nie jesteśmy, jak już powiedziałem przy Faraonie, nie jesteśmy w Hollywoodzie. To jest anty-Hollywood i jeden z polskich krytyków, Zygmunt Kałużyński, trafnie zauważył, że tutaj o coś więcej chodzi i że na przykład w tego typu filmach, w takich właśnie filmach niby rekonstruujących przeszłość, jak Matka Joanna od Aniołów, jak właśnie Austeria, Faraon, o którym wspomniałem, że robi się coś takiego, że wszystkie te trzy filmy mają wspólną cechę, usiłują odtworzyć cywilizację, po której ślad zaginął i to nie tylko w życiu codziennym, lecz także w sztuce, o czym przed chwilą mówiłem. Bo oczywiście filmów historycznych robi się wiele, ale w kinie są w tym względzie epoki faworyci. Kawalerowicz jednak interesuje się przede wszystkim inną historią, nie tą popularną, lecz właśnie owymi w cudzysłowie zatopionymi Atlantydami. I staje się on autorem świata sztucznego, którego jednak nie sposób określić jako czystej fantazji, bo reżyser, wybrawszy nieistniejącą cywilizację, buduje ją następnie starannie, niby klocek po klocku i osiąga niezwykły efekt zarazem realizmu i wizji. I to jest rzeczywiście trafna uwaga, bo dotyczy tej szczególnej atmosfery, struktury, nie tylko narracyjnej, ale obrazowej, która charakteryzuje Austerię. Gdy chodzi o tę sprawę, która sama w sobie nie wymaga streszczenia, bo to jest miejsce, w którym spotykają się żydowscy uciekinierzy, na których spada jak grom z jasnego nieba wiadomość o wybuchu wojny światowej. Są to bardzo różni ludzie z różnych kręgów, od ludzi zamożnych poprzez socjalistów na hasydach, kończąc, last but not least, o hasydach za chwilkę. I oni wszyscy przeżywają moment z pewnością zagrożenia. To zagrożenie kulminuje w finałowych sekwencjach, nie tylko w ostatniej scenie filmu, ale też przeżywają coś takiego jak przewartościowanie kultury. Ta kultura za sprawą kataklizmu dziejowego oczywiście zmienia się. Oni nie wiedzą, większość z nich nie wie, że ta kultura umiera, czego ślady są w różnych, nazwijmy to, wyrazach witalności życiowej, patrz, erotyka w tym filmie również obecna. Po prostu człowiek nie ma nigdy perspektywy tego, co dalej, prawda? Tylko żyje dniem codziennym, wyobraża coś sobie, ale na przykład nie wie, że upnęło wielkie coś, wydaje mu się, że może jakoś to będzie. A że ta wojna, nie było przecież wojny światowej, no wojna, jakieś kozacy zaraz spadną, no kozacy i tyle, prawda? Więc tutaj tej świadomości nie ma i ten świat jest właśnie na krawędzi tego trzeźwego oglądu albo niepokoju, bo w tym trzeźwym oglądzie sytuacji kryje się też niepokój, przecież strach przed tym i równocześnie takiej poczucia nierzeczywistości. Ta skomplikowana materia świata, ta dramaturgia, ta niejasność, ten chaos nie płynie nie tylko z zewnątrz, ale płynie od wewnątrz świata przedstawionego, który, uwaga, bardzo ważne nazwisko, pochodzi od
z pierwowzoru literackiego Austerii, mianowicie z powieści Juliana Strijkowskiego, urodzonego w Stryju jako Pesach Stark. To nazwisko po matce. Jego ojciec Zwi Rosenman był nauczycielem w Hederze. W Hederze, ważne słowo, Heder to szkoła żydowska utrzymana w religijnej, utrzymywana przez grupę religijną i tam nauka wtedy się sprowadzała do nauki hebrajskiego i do księgi kapłańskiej, którą później trzeba mechanicznie było tłumaczyć. Dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że mówię o komuniście z przekonania, zaprzysięgłym, którym był Strijkowski, który się tak w komunizm zaangażował, że na Brygidkach Lwowskich siedział przez rok w więzieniu za ten komunizm, który jak Rosjanie, Sowieci, Związek Radziecki w cudzysłowie wyzwalał Lwów, to się zaangażował do redakcji Czerwonego Sztandaru, który później był zanurzony po uszy, żeby powiedzieć łagodnie, w budowę zrębów nowego ustroju i który później nie to, że doznał iluminacji, tylko z biegiem czasu, z biegiem dni, żeby poprzestać już na tym tylko stwierdzeniu, uświadomił sobie, że trudno jest być Żydem, jak się jest komunistą, a równie trudno być komunistą, jak się jest Żydem. To drugie odsyłało Strijkowskiego do wczesnej młodości, do tradycji judaistycznej, w której był wychowany. Uwaga, uczył się w szkole polskiej, mimo że nauczyciel, ojciec jego był nauczycielem religii w szkole żydowskiej, uczył się w szkole polskiej. Pogranicze, świat pogranicza, bogaty tygiel narodowościowy, tutaj ślady tego też mamy w filmie, wcześniej w powieści, ten konglomerat jeszcze nie tyle, nie tylko postaw, co rodowodów ludzkich tutaj jest bardzo, bardzo widoczny. Nad wszystkim, nad tym nie wdaje się już w analizę twórczości Strijkowskiego, skoro mówimy o Kawalerowiczu, ale Strijkowski jako współtwórca z Kawalerowiczem i uwaga, z Konwickim, a to trójca dopiero, Kawalerowicz, Strijkowski, Konwicki przy scenariuszu Austerii. Ten świat był światem, który dramatycznie był do końca życia przez Strijkowskiego przeżywany. I nie jest żadną figurą stylistyczną, żadną parabolą historyczną ta sytuacja opisana w filmie, tylko jest refleksją która się pojawia w innych powieściach Strijkowskiego. To był właściwie tryptyk taki powieściowy, którego Austeria jest tylko częścią. Nad tym zawieszeniem między, jeśli tak można powiedzieć, ciśnieniem epoki, a własnymi dążeniami, między postawą świadomą, oto ja angażuję się w coś, idę w tę stronę, a tym, że jest się miotanym jak wiatr jak liść na wietrze i równocześnie to zawieszenie czasowe i przestrzenne właściwie zawieszenie między życiem a śmiercią i to jest może jeden z najciekawszych takich, jeśli można powiedzieć, ukrytych tonów tej historii, nie ten rodzajowy czysto rysunek, który Kawalerowicz oczywiście jest majstrem, więc to dobrze jest pokazane, ale to zawieszenie między rzeczywistością a nierzeczywistością, między znanym a nieznanym, ale między życiem a śmiercią. Słowa zagłada Kawalerowicz tutaj nie używa, zwłaszcza, że co wymaga wyjaśnienia dla Państwa, dla których to może być pełna egzotyka, że tutaj nad tym tłumem postaci w karczmie starego Taga, oprócz samego Taga, którego kongenialnie kreuje Franciszek Pieczka w jednej ze swoich najlepszych ról,
Na przykład scena bluźnierstwa jest tutaj, sama za siebie mówi. Taga, którego postawy ja nie opisuję, dlatego że gdybym miał ją opisywać, też w całym skomplikowaniu, zawieszeniu, ambiwalencji między tymi pierwiastkami, o których przed chwilą mówiłem, to bym po prostu zaczął streszczać Państwu film i Państwo by mnie wygwizdali z sali natychmiast, w związku z tym to zostawiam, ale to jest centralna rzecz. Natomiast nad tym tłumem dominują, w tym tłumie dominują hasydzi, czyli przedstawiciele ortodoksji żydowskiej, w jakiejś mierze, zwłaszcza dzisiaj, powiązani z judaizmem, ale ci, którzy po pierwsze bardziej ufają wierze niż nauce i bardziej ufają, a raczej wierzą w to, że istnieje możliwość bezpośredniego, ponadzmysłowego kontaktu z Bogiem albo dotarcia do transcendencji, czego doktrynerzy nie uznają, ci mędrcy od szkiełka i oka, prawda? I stąd jeszcze jedna cecha bardzo ważna dla tego odłamu, mianowicie to, że jest to hasyd, to znaczy pobożny, i jest to pozytywne nastawienie do świata, to znaczy świętość się tutaj splata z pozytywnym nastrojem, z łaski, doznania łaski i ukojenia. Więc to też nadaje ton filmowy. I wreszcie na koniec to, co zarówno w intencjach reżysera, jak i chyba w kształcie ostatecznym filmu Państwo odczytają, to jest właśnie stosunek do problemu żydowskiego. Ciekawa rzecz, że tak wcześnie, bo to przecież x lat temu był film robiony, Kawerowicz powiedział ciekawe zdanie, a wtedy wydawało się, że to takie in abstracto wzięte. Robię austerię także po to, by przeciwstawić się opiniom przypisującym społeczeństwu polskiemu wrodzony antysemityzm, ale równocześnie chciałbym uniknąć polemicznego stylu. Wszelkie polemiki operują tendencyjnymi argumentami, / jedni pokazują szmalcowników ściągających okup od Żydów, ukrywających się w czasie okupacji, drudzy w odpowiedzi pokażą poświęcenie polskich rodzin. Szukam innej możliwości. Nim on będzie szukał innej możliwości w obrębie tego myślenia z wielkim kwantyfikatorem o sprawach ogólnych Polacy versus Żydzi, to on wybierze przecież austerię jako opowieść o świecie ginącej kultury, to słowo tłustym drukiem wybite, kultury, którego odnogą są dopiero te rozważania, które dzisiaj, w tej oszalałej naszej dzisiejszej epoce, w której nawet Ida została z hukiem zatopiona, prawda, że ta rzecz dotycząca kulturowego statusu i zmiany, epokowej zmiany, jaka zaistniała, że jest rzeczywistym impulsem filmu. Pytany przez Tadeusza Sobolewskiego, czy pójdzie takim śladem, jakie się kojarzy przecież z arcydziełami naszej literatury, Jankielem patriotą, Żydem z Wesela jako wyrzutem sumienia, albo jeszcze ludowym Żydkiem z jasełek Schillera. Kto to Schiller? Imię Schillera. Brawo. Uścisk dłoni prezesa funduje po spotkaniu. Wybitnego reżysera teatralnego Leona Schillera, autora jasełek. I właśnie mowa o tym
o tym jak gdyby stereotypie i Kawalerowicz mówi, na pewno nie chcę, żeby ten Żyd tutaj na ekranie był Żydem z szopki, chciałbym, żeby był prawdziwy. W Austerii ukazują się sami Żydzi pomiędzy sobą. Nie Żydzi pojawiają się tam tylko pojedynczo, więc to jest też jak gdyby ucieczka od tego, powiedziałbym, zgiełku i rejwachu, który opanował dzisiejszą epokę, tylko z próba zrekonstruowania czegoś, co w ogóle umyka nawet naszej wyobraźni nie tylko wiedzy. No i stosunek do wiary. Kawalerowicz, jak wiadomo, sam ateista, powiada, że jest to wiara szczególna. Czy można powiedzieć o hasydach tańczących w Austerii, że wierzyli w Boga? Oni raczej, powiada Kawalerowicz, współżyli z Bogiem. I to, co powiedziałem o tej przyjemności tego doznania, pozytywnych nastrojach, które tutaj w godzinie strasznego przesilenia ich, chciałoby się powiedzieć, czy nie chciałoby się powiedzieć, tylko chciałoby się krzyknąć, dziecinnego, dzieci jesteście, uważajcie, coś strasznego nad wami wisi, tak, zresztą tak do nich mówi, stary tak, przesilenia, że właśnie to jest tutaj, że właśnie to jest charakterystyczne i to jest jakiś szczególny znak dotyczący tego filmu, dający mu pewien stempel. Ja osobiście nie wiem, w swoim czasie ta Austeria była bardzo, jak mi się wydaje, lansowana, ale też spotykała się z takimi oszczędnymi reakcjami. Mi się wydaje, że ten świat tutaj jak gdyby przywołany przez Kawalerowicza z Tagiem w głównej roli, o którym powiedziałem, że nic nie będę mówił i nie powiem, ale z mądrością tego świata, ale też z zagubieniem, z wiarą w Boga i buntem przeciwko przeznaczeniu, z racjonalizmem i poczuciem tego, że ten racjonalizm tutaj nie wystarcza, z indywidualizmem, egotyzmem może starego Taga, a równocześnie takim impulsem opiekuńczym w stosunku do tej wspólnoty, że wszystko to jest w tej postaci zaklęte. Cudzoziemka Bera, nieżyjącego już reżysera, umarł w 2004 roku, która się doczekała nagrody na festiwalu w Gdyni i przede wszystkim Ewa Wiśniewska dostała nagrodę aktorską i dostała w związku z tą rolą, została pasowana na pierwszą aktorkę, najlepszą aktorkę sezonu filmowego 1986 roku. Jest, ma o tyle ciekawą genezę, że właściwie z, jakby to powiedzieć, nieszczęście to za dużo, ale z trzech nieudałości, z trzech niespełnień, trzech niedostatków zrodził się doskonały film. Ja jestem jego, byłem i jestem jego wielkim admiratorem, zwłaszcza kiedy sobie uświadomić, jaka jest tutaj była skala trudności, nie tylko adaptacyjna, ale gdy chodzi o kreowanie głównej postaci, tytułowej postaci, która jest nie tylko cudzoziemką kolącą różą dla swojego otoczenia, ale dla nas widzów. My nie kochamy bohaterki, nie będziemy kochać, nie liczcie na to, że ją pokochacie. Od pierwszej do ostatniej sceny ona nam sprawia dyskomfort. Tak jak ktoś w kameralnym gronie, kto nie umie się, i chyba to jest dobry wstęp do tego filmu, nie umie się uporać z własnymi problemami. W związku z tym, jeśli siedzimy w trójkę lub w czwórkę, to jego, jej problemy nam się narzucają. Czujemy się źle, bo widzimy, że ona nie daje rady i my też nie dajemy rady. Coś takiego tutaj jest, bo mówię o mikrokosmosie rodzinnym bohaterki filmu.
Ale ten film można rozumieć jako utwór autotematyczny. Maria Kuncewiczowa doczekała się ekranizacji swojego najwybitniejszego dzieła pół wieku po jego narodzinach, bo napisała przed wojną tę Cudzoziemkę. Zresztą swoje, tutaj otwieram nawias, chyba najwybitniejsze dzieło oprócz Dwóch Księżycy i Tristana 46, ten drugi film Dwa Księżyce, został nie w pełni doceniony, podobnie jak nie w pełni doceniony jest jego autor Andrzej Urbański. Zamykam nawias. Więc ta ekranizacja bardzo późna zastała Kuncewiczową ile? Nie wiem, 36 miesięcy przed śmiercią, coś takiego. Kuncewiczowa urodzona 895, no staruszka, która doczekała się tej ekranizacji bardzo późno i sama debiutowała jako scenarzystka, że tak powiem, łagodnie mówiąc, w dojrzałym wieku. Richard Baer, który startował błahymi filmami zjeżdżanymi przez krytykę, przez krytyków, może pan wymienić jakieś nazwisko? No tak, ale niechętnie. Pisałem o tym ze Szkodą dla Baera po filmie Gdzie jest król, jak byłem w Państwa wieku i zrobiło, nie miałem żadnych nadziei, że on będzie dobrym reżyserem. Właściwie jako człowiek dojrzały zrobił ekranizację prozy Wiesława Myślickiego, jeszcze nie laureata, wtedy nie laureata Nike, przez 9 mostów później w wieku już rzeczywiście dojrzałym zrobił Cudzoziemkę, która jest, przecież sukces tej Cudzoziemki jest spóźniony. I o późnym sukcesie mówiła też w telewizyjnym wywiadzie, nieobecna wśród nas dzisiaj, szkoda, bo jest w znakomitej formie, ale nie udało nam się ją z powodu kolizji terminów zaprosić, Ewa Wiśniewska, aktorka, która ma moc ról filmowych i telewizyjnych w dorobku, a która nie została przez film właściwie w ogóle zagospodarowana, mimo że startowała jeszcze jako amantka, a później we współczesności jest wybitną aktorką charakterystyczną. Jej kariera prawdopodobnie załamała się przy takim głośnym w swoim czasie serialu telewizyjnym Doktor Ewa, gdzie ona grała miastową lekarkę, która jedzie na prowincję i nie może się zaadaptować, a w związku z mową ciała, którą prezentowała w 9 odcinkach, została znielubiona, mimo że mówiono, że jej kibice mówili, że jest tak piękna, że mogłaby nawet człowieka otruć i w tym serialu i też byłoby dobrze. Ale nie było dobrze. Niestety po tym serialu straciła jak gdyby lot. Ta rola jest, jak powiedziałem, niesłychana, niesłychanie ważna i trudna jednocześnie, bo odpowiada na pytanie, czy człowieka może być za dużo, prawda? To o tym tutaj wspomniałem. No, nie tylko tego człowieka, który jest w małym kameralnym gronie, ale świetność tej kreacji polega na tym, że zamiast narzucać nam różę gromowładną, złowrogą, to przybliża nam Wiśniewska, Baer, ale i Wiśniewska przede wszystkim, niezdarę egzystencjalną, różę złamaną, tę kolącą różę, która gdy podawała dłoń, to cytuję za Kuncewiczową, czuło się w uścisku martwy, jednak palący przedmiot. Koniec cytatu. Czy to, co martwy, może palić? Czasem są takie paradoksy i to jest jeden z licznych paradoksów. I to jest paradoks tej niepodległej osobowości, która musiała się dopasować do społecznego konwenansu, kompleks silnego charakteru, który łamie cudze charaktery. Tutaj są dwie kluczowe sceny, zwłaszcza scena niedoszłego mężobójstwa, gdy Róża, cytuję znów Zakuncewiczową, a to w filmie chyba też jest dobrze pokazane, uważnie, przychylnie patrzyła na nieludzkie grymasy męża. Koniec cytatu.
pokręcone to strasznie, a równocześnie siła charakteru, jaka z tego bije, jest olbrzymia. Jeśli mówię, że film jest autotematyczny, to dlatego, że proszę Państwa, no, rzadko tak się zdarza, bo zwykle po prostu autor sobie, dzieło sobie, ale tutaj chcę przypomnieć, że Kuncewiczowa, która mówiła, że dawne utwory są jej zupełnie obojętne, nie mam do nich żadnego stosunku, czytam je ze zdziwieniem, jak książki przez kogoś innego napisane, to Kuncewiczowa jeszcze w latach 30. twierdziła, cytat, iż jest naturą samotniczą, a ludzie są jej mało potrzebni. Obsowanie z ludźmi jest mi trudne, powiedziała. No, dla bohaterki arcytrudne, dla bohaterki filmu. Nie lubię życia, jestem nim przerażona i zgorszona. Wierzyłam w cuda, które nie dzieją się jednak i dlatego żyję w rozpaczy. Mam zły stosunek do minionego czasu. Jakbym miała do niego żal, że mnie czegoś pozbawił. Nie lubię wspomnień, nie lubię wracać do przeszłości. Ta powieść jest w nowoczesnych, jak gdyby, retrospekcjach, film Bera w tradycyjnych, ale wspomnienia się narzucają, dlatego że one definiują w ogóle, skąd się to u bohaterki wzięło. Ponieważ powieść Kuncewiczowej, ponieważ sztuka, twórczość Kuncewiczowej jest przede wszystkim twórczością psychologiczną i ponieważ ten film jest znakomitym portretem psychologicznym, w związku z tym to jest, narzuca się tego typu odbiór, w tego typu kategoriach. Ale chyba nie przez przypadek, w roku premiery dwoje narratorów, nie znających się wzajemnie, bo ja synowej profesora Władysława Tatarkiewicza, pani Anny Tatarkiewicz, publicystki, polityki, nigdy nie poznałem, ale ona w Warszawie osiadła i zaprzyjaźniona z elitami intelektualnymi, nigdy nie zapomniała o swoim chłopskim rodowodzie. Ja z kolei miałem inny, a trafiliśmy, nie tyle trafiliśmy, co spostrzegliśmy, dostrzegliśmy kontekst tej historii, który może jest nie tyle kontekstem, co fundamentem, bo czym innym jest opowiadanie o mnie, charakterystyka mnie jako od strony psychologicznej, a czym innym pokazanie mojego rodowodu, na przykład społecznego, prawda? I znalezienie, jeśli nie wytłumaczenia, to związków, które muszą istnieć między domem rodzinnym, wychowaniem, tradycją, szkołą, do której chodziłem i tak dalej, prawda? I na te rzeczy właściwie nie zwracano uwagi przy premierze Cudzoziemki. Tymczasem pani Tatarkiewicz potraktowała ten utwór jako stadium histerii, odwołując się do różnych autorytetów, z Freudem na czele, ale histerii rozumianym jako termin opisowy, a nie wartościujący. Za Antonim Kępińskim, to taki bardzo znany polski psycholog, którego książki liczne w swoim czasie były bardzo wzięte, a jeśli by Państwo tą problematyką neurotyczną na przykład się interesowali, to je polecam, który napisał, Kępiński, że w Polsce istnieją dwa rodzaje nerwic społecznych. Pańska, w cudzysłowie, histeria i chłopska neurastenia. Koniec cytatu. Orędowniczką, wyrazicielką, nosicielą tej pierwszej byłaby właśnie bohaterka naszego filmu, która właśnie, jak powiada Anna Tatarkiewicz, jest w środowisku mieszczańskim, inteligenckim, jest coś takiego, że z jednej strony są rygorystycznie egzekwowano, czas przeszły, jest to ważne dla Państwa, bo mówimy o czymś, co jest dla Państwa w ogóle jakąś niezrozumiałą rzeczywistością, a to, co ja zaraz powiem, to jeszcze będzie w ogóle bazio żelaznej wilku.
egzekwowano pewne zasady moralne, daje Tatarkiewicz przy tym cudzysłów, a z drugiej strony kobiety nieobciążone pracą fizyczną, a często w ogóle żadną pracą, dysponowały dużą ilością wolnego czasu i sił żywotnych, co z natury rzeczy pogłębiało ich frustrację. Równocześnie inteligencja jako grupa społeczna od pewnego momentu cieszyła się dużym prestiżem, co oczywiście szło w parze z wysoką samooceną grupową, a to z kolei wpływało na aspiracje jednostek, już zwłaszcza matek cierpiących na różne niedosyty. Więc ta konstrukcja, że nie było obciążone żadną pracą, dysponowały dużą ilością wolnego czasu i sił żywotnych, co z natury rzeczy pogłębiało ich frustrację, sprowadziłoby tematykę tego filmu do refrenu piosenki chyba ze Studenckiego Teatru Satyryków, to wszystko z nudów, Wysoki Sądzie, to wszystko z nudów, prawda? Ale tak nie jest, dlatego że z braku czasu pomijam tutaj dość istotny, dla niektórych bardzo istotny wątek, jakoś się tam w jakimś mierze kojarzący z austerią, mianowicie wątek wschód-zachód, różnice kulturowe, Rosja, Polska, co się wyniosło, co się przyniosło, co się zastało tutaj, czy się przywykło, czy się asymilowało. I również, gdy chodzi o przynależność do warstwy społecznej, ale ja ze swojej strony znalazłem od razu, to biło w oczy, dla mnie biło w oczy i wydawało mi się zupełnie oczywiste skojarzenie z inną wielką Marią polskiej literatury, to znaczy z Marią Dąbrowską, Cudzoziemka i Noce i Dnie. Mianowicie to, że świat był bardzo mały, świat był bardzo schematycznie zorganizowany. Świat potencjalnych moich wyborów, życiowych wyborów, zwłaszcza dla kobiet, które wtedy nie wybierały, tylko były wybierane, wykrzyknik. Które nie wybierały, lecz były wybierane, wykrzyknik, ale dla mężczyzn też. Że tak jak mi się wydawało, że to miłosne natchnienie naszych przodków wygasało w granicach jednego powiatu i za Miedzą, za wzgórzem, ostatecznie na następnej obywatelskiej reducie się te rzeczy spotkania Jana i Zofii, powiedzmy, zdarzały. I jak mówię, rzeczą niewieścią było się o odpowiedniej porze wyłonić z Alkierza, jak Barbara, jak Róża, niczego nie obiecując, wszystko przyobiecać, no bo co? No co, zostanę starą panną? Intercyza, rozsądna, choć przeniknięta łagodną rezygnacją, pozwalała na ustabilizowanie sytuacji. No i chłód, to słowo już padło, ale w innym kontekście, chłód. Wczesny chłód tłumaczono sobie na różne sposoby i przejmujące zimno, które podczas ślubu państwa niechciców w nocach i dniach powstawało, to dlatego, że za każdym otwarciem drzwi smugi śniegu kładły się po posadzce. A i bohaterka Dąbrowskiej znalazła na wsi osowiałe milczenie. Ta bliskość obory, stajni ją obezwładniała. Podwórze to był dla niej śmiertelny całun, a do miłosnej zażyłości z mężem, cytat, nie doszło, raczej inaczej, cytat, nie była może całym swym jestestwem usposobiona. Koniec cytatu. No, piękniej tego wyrazić nie można, ale też łza się w oku kręci. I tu jesteśmy bardzo blisko naszej Róży, którą rozbroiła własna zbiedniała rodzina i że krewniacy jej męża życzyli pannie młodej, by przywiązywała oblubieńca do tej naszej nieszczęśliwej ziemi. Ten Adam okazał się bezwolny, świat skurczył się do wymiarów jakiejś relikwii wyniesionej z Taganrogu. I uwaga, i tu również płodzono dzieci z nadzwyczajną ostrożnością ruchów w ciszy pośród najgłębszej ciemności. Władyś, syn naszej bohaterki, ów owoc panieńskiej anemii, dostał od matki, cytat, wątłe ciało o wielkiej śledzionie, o nerwowym sercu, o bolesnych ambicjach uwikłanych w kompleks niższości.
Koniec cytatu. Zupełnie tak, jakby sama natura ostrzegała przed prokreacją. I wśród lodów rodzą się potworne tragedie i takie jak Cudzoziemka, tragiczne potwory, bo bohaterka filmu, które zobaczycie Państwo, jest właściwie tragicznym potworem. Tragicznym potworem. I tę wiedzę uzyskujemy wcześniej niż jako widzowie niezaangażowani w to, patrząc na to właśnie z dystansu, chłodnym okiem, nie z początkowo ze zdziwieniem, później niechętnie, później udziela się nam wściekłość i bliskich, zażenowanie, ale widzimy, że ją rozdziera ból istnienia, jako werydyczkę zresztą. Nie ma tu czasu, żeby, dlatego na tym skończę, nie ma tu czasu, żeby analizować istniejące tutaj oprócz tego konwenansu swoistości komunikacyjnej, naszej komunikacji, która w porównaniu z komunikacją zachodnioeuropejską między ludźmi jest prawie ekshibicjonistyczna. Ostatnio oglądałem któryś z seriali angielskich, Downton Abbey, i tam w pewnym momencie strasznie zgłuszony nędzą życia jeden z mężczyzn zapłakał w rozmowie z kobietą, otarł łzy i powiedział: bardzo panią przepraszam, z pewnością wzięła mnie pani za prostaka. Koniec cytatu. Więc ten to tam, a u nas niby otwartość, ale ta otwartość w wydaniu bohaterki filmu, która jest weredyczką, jak chce powiedzieć, to powie, jak czarne, to czarne, jak białe, to białe. I musi powiedzieć, że jest czarne. Pani się jej nie pyta, czy pani chce o tym wiedzieć, ale na wszelki wypadek, że pani zapamiętała. Białe to właśnie tak jest, a nie tak. I ta straszliwa dominacja psychiczna, nawet w śmiertelnej godzinie nad otoczeniem, to wielkie, wielkie ego, które się wyłania z tych kompleksów niespełnionej matki, niezaistniałej kochanki, nieudanej osoby, która jest obdarzona jakimś tam talentem muzycznym. Wszystko to się składa na taką niesłychanie dramatyczną całość. No i właśnie w ramach tej komunikacji, czy niedostatku komunikacji, swoistości komunikacji, taka w swojej głębszej warstwie ta Cudzoziemka skłania do rozróżnienia między konwencjonalnymi a naturalnymi znakami. Do tych pierwszych należałyby te przepisy na życie zbiorowe, które bohaterka odnosi do życia prywatnego, a życiodajnymi znakami naturalnymi są potrzeby wrodzone i zachowania odruchowe. I w jednej z najpiękniejszych, najbardziej przejmujących scen tego filmu, gdzie ten tragiczny potwór jest nam rzeczywiście po raz pierwszy może, a może po raz ostatni bliski, w obcym mieście nieznany mężczyzna pochyla się nad głową starej, głupiej róży i w ten sposób przedłuża jej życie. Dziękuję Państwu.